Dzień dobry, drodzy widzowie. Ławcie flesza na dobry początek tygodnia. Dziś o relacji Son i Bungie, o tym, jak dużą wagę przywiązujemy do Metacritica oraz o tym, jak twórcy EVE Online rozwścieczyli graczy. Nie zabraknie też informacji o nowych grach i aktualizacjach. Zaczynamy! Gracze często sugerują się oceną na Metacriticu. Firmy starają się działać w taki sposób, by cyferka na portalu była jak najwyższa. Twórca No More Heroes, Goichi Suda, uważa, że studia i wydawcy przywiązują do tego zbyt dużą wagę. W wywiadzie dla Game Industry Biz deweloper opowiada o swoim nastawieniu wraz z kolegą Shinim Mikamim. Twierdzą, że wytworzyła się niemal ustalona formuła i powiedzieli, że jeśli chcesz uzyskać wysoką ocenę na Metacriticu, to tworzysz grę w konkretny sposób. Dodali też, że gry, które nie są obliczone na rynkową formułę, tracą punkty na najsłynniejszym agregacie ocen. Przez to większe firmy rzadziej interesują się nietuzinkowymi dziełami, a w efekcie nie pojawiają się one za często na rynku. Mikami z kolei twierdzi, że można znaleźć sporo oryginalnych pomysłów, ale są przysłonięte produkcjami z większym budżetem na marketing. Suda wprawdzie czasem zagląda na Metacritic, ale liczy się dla niego wydawanie gier, które wydać chce. I trzeba przyznać, że to postawa godna naśladowania. Bungie przeszło ostatnio spore rewolucje. Nie tylko studio obrywało falą zwolnień, ale zmieniono też podejście do na przykład wypuszczania dodatków do Destiny 2. Teraz DLC ważniejsze będą eksperymenty niż filmowość. Były dyrektor prawny Bungie, Don McGowan, wyjaśnił na LinkedIn, że nowa wizja na dodatki i model biznesowy to zasługa Sony. Podkreślił, że nie chodzi o zwolnienia, tylko o, jak to barwnie ujął, wyjęcie głów z tyłków. Bungie ma skupić się na wdrożeniu metod do pozyskiwania nowych graczy i prowadzenia gry jak biznesu. Zdaniem McGowana jest to przyszłość, którą studio musi zaakceptować. Zwłaszcza, że podobno wielu pracowników zakładało, że po przejęciu przez japońskiego giganta nic się nie zmieni. Tymczasem Sony jasno dało do zrozumienia, jak wygląda sytuacja. Ostatecznie wyszły z tego zmiany radykalne. McGowan twierdzi, że to dobrze, bo nadal ma znajomych w tamtym środowisku i nie chce, by zbankrutowali. Uważa też, że zmiany wprowadzono po to, by prowadzić Destiny jak franczyzę, a nie fanowski projekt. Jak te rewolucje wpłyną na grę, przekonamy się niebawem. Studio CPP zapowiedziało EVE Frontier, czyli survivalowy spin-off EVE Online. Zła wiadomość jest taka, że wirtualna ekonomia gry będzie bazować na kryptowalucie Eternum. Powiedzieć, że gracze nie są zachwyceni, to nie powiedzieć nic. Gracz wcieli się w pilota, który wybudza się z długiego uśpienia w chaotycznym regionie kosmosu. W EVE Frontier będziemy mieli pełną kontrolę nad naszym statkiem, co przypomina kosmiczne strzelanki, a nie MMO. Poza stricte survivalową rozgrywką i walką, kluczową rolą mają odegrać takie elementy jak handel, gromadzenie surowców, ulepszanie jednostki, a nawet programowanie. Będzie się to odbywało na jednym serwerze, gdzie bawić się mają wszyscy gracze jednocześnie. Ich wspólny cel zakłada odbudowę cywilizacji. Konstruowanie ma być w dużym stopniu zautomatyzowane, ale dokonywane będzie przez prosty system programowania, oferujący użytkownikom dużą swobodę kształtowania kosmicznych struktur. Brzmiałoby to nieźle, gdyby nie fakt, że handel z pomocą Eternum oznacza, że ekonomia gry oparta będzie o wymianę prawdziwych pieniędzy. Na Reddicie i oficjalnym forum gracze głośno narzekają, że nie chcą żadnych blockchain nowych bzdur. Boją się też, że gra odciągnie uwagę studia od rozwoju EVE Online. I to mogą być obawy uzasadnione. Cheaterzy dają się we znaki w wielu sieciowych strzelankach. Niedawno przekonali się o tym gracze Deadlock. Valve pracuje nad wprowadzeniem do gry systemu anti-cheat. Potwierdził to jeden z twórców na kanale Deadlocka na Discordzie. Niestety deweloperzy nie zdradzili żadnych szczegółów na temat tego, jakie oprogramowanie ma zostać użyte do radzenia sobie z cheaterami. Poinformowano nas jednak o innych nowościach. Deadlock wzbogaciło się m.in. o nową mapę i system matchmakingu działający całą dobę 7 dni w tygodniu. Valve uruchomiło system karzący grzeszników poprzez zmuszanie ich do grania z innymi graczami, którzy mają na sumieniu jakieś występki. Na koniec warto dodać, że jak na nieukończoną jeszcze grę, Deadlock przyciąga naprawdę spore tłumy. W szczytowym momencie produkcja zgromadziła ponad 164 tysiące graczy. Jak tak dalej pójdzie, to kto wie, może sukces zachęci Valve, by nauczyło się liczyć do 3?
Deweloperzy z ukraińskiego GST Game World zaprezentowali nowe materiały ze Stalkera 2. Pokazały one kultowe lokacje z prawdziwego Czarnobyla i Prypeci w zestawieniu z tymi, które wiernie odtworzone znajdą się w grze. Zapraszamy zatem do podróży po zonie. Jak piszą twórcy, na 100 lat przed powstaniem strefy Czarnobyl był jednym z kluczowych portów na rzece Prypeć. W XX wieku działała tam czarnobylska baza napraw i utrzymania floty rzecznej. Wzorowana na niej lokalizacja zaton, którą odnajdziemy w grze, to bagienne pustkowie pełne zardzewiałych, radioaktywnych barek i statków. To miejsce walki między stalkerami a bandytami, którzy ostatecznie przejęli nad nim kontrolę. Kolejną pocztówkową lokacją jest Duga, czyli zaprojektowany do wczesnego wykrywania nalotów tajny projekt wojskowy. Trzeba przyznać, że ten monstrualny radar w grze prezentuje się chyba równie okazale jak jego rzeczywisty odpowiednik. W pobliżu radaru będą znajdować się nieukończone reaktory bloku 5 i 6, których budowa miała zostać sfinalizowana w 1987 roku. W grze zobaczymy też oczywiście Prypeć, która po wybuchu zmieniła się w opuszczone miasto atomowe. W nowym Stalkerze będzie to miejsce chronione przez jedną z frakcji. Po tych wszystkich terenach zaczniemy wędrować już 20 listopada. Test Drive Unlimited Solar Crown ciężko zaliczyć do udanych premier. Gra zbiera średnie recenzje, a gracze narzekają na grind, kiepską sztuczną inteligencję i słabo działające serwery. KT Racing wydało odezwę do graczy. Bardzo niedługo możemy spodziewać się pierwszej dużej łatki, która wprowadzi przeszło 300 zmian. Dzięki nim ma nastąpić znacząca poprawa wydajności na wszystkich platformach. Ulepszone zostaną też m.in. grafika, balans rozgrywki w odniesieniu do wyścigów i sztucznej inteligencji oraz działanie kierownic i innych akcesoriów tego typu. Reżyser kreatywny Solar Crown bardzo niedługo wystąpi w filmie, w którym szerzej omówi, jak przebiegała premiera gry. Deweloper poruszy główne tematy w sercu dyskusji społeczności, takie jak tryb offline, optymalizacja, sztuczna inteligencja czy balans rozgrywki. Oby miał do zapowiedzenia coś konkretnego w tej pierwszej kwestii. Oprócz tego twórcy powtórzyli obietnicę, że gracze dotknięci problemami z serwerami, zwłaszcza nabywcy gry w wydaniu Gold Edition, mogą liczyć na rekompensatę. Jeszcze nie wiemy, czym ona będzie. Twórcy niezwykle ciepło przyjętego Songs of Conquest nie zamierzają spocząć na laurach. Wypuścili niedawno łatkę 1.2 z paroma przyjemnymi usprawnieniami, ale to jedynie przedsmak atrakcji, które nadciągają w kolejnych update'ach. Jednym z kluczowych elementów patcha jest zmiana działania sztucznej inteligencji. Jak tłumaczą twórcy, tury AI są teraz znacznie szybsze, o 30 do 80% w zależności od mapy. Oprócz tego studio Lavapotion zadbało, aby gracze mogli palić za sobą mosty i to dosłownie. Niezależnie od tego, czy chcemy spowolnić wroga, czy może pokazać spustoszenie spowodowane wojną, wystarczy, że uruchomimy odpowiednią opcję w edytorze mapy. Trzecim ważnym aspektem łatki jest poprawa balansu niektórych oddziałów. Deweloperzy zapewniają, że przed nimi wciąż wiele pracy w tej kwestii, ale to delikatny proces, który wymaga ostrożnych usprawnień. I to tyle na dziś. Sytuacja na południu Polski jest trudna i jesteśmy sercem z dotkniętymi kataklizmem. Jeśli macie ochotę wspomóc poszkodowanych w wyniku powodzi, to w opisie pod filmem zostawiamy link do zbiórki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.